Cześć, witajcie. I postanowiłem odpowiedzieć na parę pytań, tym razem użytkownika Michu, a robię to za pośrednictwem mojego czarno-białego kanału, bo mówiłem zresztą, że będę tam przerzucał takie niezobowiązujące filmiki. Więc tak, pierwsze pytanie było takie, czy nagrywając swoją pierwszą tubę, byłem zdenerwowany? Chyba tak. Zresztą możecie sobie obejrzeć, tam w linku jest ten film. I wtedy jak to nagrywałem, to niespecjalnie. Jakoś miałem takie wrażenie, że jest okej. Ale teraz jak patrzę z dystansu na to, to mam wrażenie, że byłem trochę poddenerwowany. Ale może fakt, że wtedy sobie nie zdawałem z tego sprawy, jakoś mi całą zabawę ułatwił. Drugie pytanie jest takie, czy wygląd, głos i wiek mogą mieć jakieś znaczenie dla ludzi oglądających vlogi? Ale mogą, niestety mogą. Niestety wygląd, no cóż, no świat jest jaki jest. Oceniamy książki po okładce. Może to i dobrze, ale to jest temat na dłuższą dyskusję. Głos, oczywiście. Oczywiście, że głos ma znaczenie. No i wiek? Myślę, że tak. Łatwiej się słucha osób starszych od nas samych. Łatwiej. Bo trudno zresztą przyjmować rady od osób młodszych. To jest jakoś tak głęboko zakorzenione, że nam się wydaje, że ludzie młodsi nie mają nam nic mądrego do powiedzenia. To trochę... Jakbyśmy wysłuchiwali ludzi młodszych, to trochę jakby... poddajemy wątpliwość naszą wartość. To dziwna jest cecha ludzka, ale taka jest, ona gdzieś jest instynktownie głęboko zakorzeniona. I to chyba tyle. Czy ja się uważam za wujka dobra rada? Nie, ja w ogóle nie specjalnie przypadam za tym pojęciem, ja też szczerze mówiąc nie wiem, co ono znaczy. To mi się kojarzy z wujkiem, który pomaga, ja wiem, swojemu siostrzeńcowi zrobić samolot z papieru. Ja takich rzeczy nie robiłem. Ja z moim siostrzeńcem chodziłem na przykład do kina, jak był dużo młodszy. No albo coś żeśmy oglądali w telewizji. Nie jestem wujkiem dobrą radą. Nie wiem w ogóle, co to znaczy. Pytanie czwarte. Czy prosząc o łapki w górę spowodowałem to, że więcej osób daje łapki w dół? Tak. Tak się stało. Ilość łapek w dół zwiększyła się gdzieś dwukrotnie, czyli z 4 do 8, natomiast ilość łapek w górę zwiększyła się 3 albo 4-krotnie. Ja nie mam specjalnych wyrzutów sumienia w związku z tym, a to dlatego, zresztą mówiłem o tym 1000 razy, moi ulubieni vlogerzy amerykańscy proszą o to bez skrupułów i ja nie mam do nich o to żadnych pretensji, więc sam również też od czasu do czasu o tym przypomnę i jest git. Czy mój syn bardzo lubi kamerę? Owszem, to jest interesujące urządzenie i to jest takie okienko, w którym są różne obrazki i w którym jest on sam, więc tak, polubił, jak każdy inny gadżet. Ale nie sądzę, żeby jeszcze rozumiał, do czego to się przydaje i jak to się przekłada na internet. Okej, dzięki za pytania. Fajnie to wszystko nagrałeś, podobało mi się. I z przyjemnością na to odpowiadam. Wybacz, że tak późno, ja mam strasznie dużo zajęć i też takich dużo pytań w komentarzach, na które odpowiadam pisząc. I tak, no podoba mi się ten twój blog, szczególnie ten kolejny, który żeś nagrał, jak tam układasz z tych plastikowych, małych takich walców różne obrazki. Fajna rzecz, przyjemnie się to ogląda. Trzymaj się, pozdrawiam ciebie i pozdrawiam was wszystkich. Hej!